Cześć, witajcie, z tej strony Nexu i dziś zrobię coś, czego nie robiłem od bardzo dawna. Jak możecie, zostawcie łapkę w górę pod filmem. Jestem ciekaw, czy jak będzie ich więcej, poprawi to jakoś zasięgi tego nagrania. No i pamiętajcie, aby zaznaczyć, że chcecie otrzymywać wszystkie powiadomienia obok subskrypcji. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pierwsze nagranie pochodzi od użytkownika TikToka, Michael and Heather, którzy od jakiegoś czasu zaczęli obserwować dziwne zjawiska w swoim domu. Wszystko zaczęło się całkiem niewinnie. Hello? Hello? No. The hell? Keep hearing stuff. Hello? Could have swore I heard like some knocking or banging just a moment ago. Hello? Damn, that shit's fucking moving. Shit's moving, yo. Oh, no. Babe. I heard some shit. I'm pretty sure I captured it on camera. Hopefully I'm gonna play it back to you and let you listen. When I came in the room, this shit was moving. What? That, on the fucking wall. The pink thing. The pink thing? Yes. Sure? Yes. Jak zauważyliście, aktywność domu Michaela rosła z dnia na dzień. Od pojedynczych incydentów, aż do niebezpiecznej sytuacji w kuchni, gdzie noże i inne metalowe przedmioty latały po całym pomieszczeniu. Ale to był dopiero początek. Przez następne dni byli prześladowani przez coś. Ten fragment nagrania był już w jednym z poprzednich filmów, jednakże wrzucam go po raz kolejny z dość dużym rozwinięciem.
Shh. Who's there? Oh my God. Holy shit. Somebody ringing the doorbell. It's like 2:00 in the morning. Go check, see if someone's at the door. Is anybody there? Shut and lock the door. There's no way somebody ran off that fast. Przez kilka dni udało im się nagrać coś, czego nie jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć. Pukanie, które dochodziło z każdej strony domu jednocześnie. Jednakże to, co udało im się nagrać później, jest jeszcze bardziej przerażające. Pewnego dnia postanowili porozumieć się z duchem za pomocą tabliczki Ouija, ale zamiast cichej sesji otrzymali mocną aktywność złego ducha. Co wy o tym wszystkim myślicie? Jest to tylko dobrze zrobiona mistyfikacja, czy jednak coś innego? Następne nagranie pochodzi z kanału Sam & Colby, który tym razem wraz ze znajomymi udał się do najbardziej nawiedzonego i najstarszego hotelu w San Francisco, a dokładnie do hotelu Queen Annie. Postanowili wybrać się do tego miejsca ze względu na liczne skargi od gości na niewytłumaczalne zjawiska. Od razu po przybyciu zaczęli zwiedzać budynek od rzekomo najbardziej nawiedzonego 4. piętra. Gdy weszli do windy, ta zaczęła się dziwnie zachowywać. Dokładnie to samo opowiadali inni goście, którzy również doświadczyli tego zjawiska. Następnie cała załoga postanowiła zejść piętro niżej, do pokoju 301. Gdy przechodzą obok tego pokoju, możemy usłyszeć płacz dziecka. Następnie udali się do najbardziej słynnego pokoju 401, w którym postanowili przeprowadzić sesję. Przez pierwsze kilka minut prócz dziwnych dźwięków nie działo się nic ciekawego, dopóki nie udało im się nagrać tego. Po kilku dziwnych dźwiękach, lampa stojąca przy łóżku sama się poruszyła. Taki zabieg jest dość trudny do ustawienia, ponieważ widzimy całą czwórkę w kadrze. Ale to, co stało się później, jest jeszcze trudniejsze do wytłumaczenia. Do you mind? Yeah. So...
What the f***? What the f***? What just happened? Guys, guys, that book, I'm f***ing shaking. Whoa, what was that? What was that? Podczas sesji po raz kolejny wydarzyło się coś przerażającego. Tym razem książka znajdująca się na szafce samoczynnie spadła na ziemię. Więc jak myślicie, kolejna dobrze przygotowana mistyfikacja? Czy wszystkie historie ludzi z całego świata potwierdzają istnienie nadprzyrodzonej siły w tym hotelu? Kolejne niepokojące wideo pochodzi z kanału Syntax77, który postanowił udać się na opuszczoną farmę położoną w górach. Dodatkowym faktem jest to, że mężczyzna nie prowadzi kontentu paranormalnego. Jednakże podczas podróży udało mu się nagrać coś przerażającego. I'm sleeping right here. Man, that's good. A little bit of a gravy in there. I'm happy. It's calm, peaceful. Little breeze through the treetops, but nothing too bad yet. I imagine this is the other foundation here. Cool little spot for sure, but time to move on. You can see, I don't know if you can see, but you might be able to hear at least over there, not too far down that hill, is where the water source is. Podczas nocnego nagrywania możemy usłyszeć kilkukrotnie przerażający głos. I'm happy. It's calm, peaceful. Little breeze through the treetops. But nothing too bad yet. But time to move on. You can see, I don't know if you can see, but... Mężczyzna dodał, że nie ma pojęcia, co to było i nie chciał przerazić odbiorców, ponieważ jego kanał nie jest od tego. Więc jak myślicie? Czy było to coś paranormalnego, czy jednak coś innego? Kolejne nagranie pochodzi z kanału Fatalizm. Jest to film z eksploracji pewnego budynku, w którym odkryli coś bardzo niebezpiecznego. Jeden z nich zauważył na schodach potruszone szkło i cienką linę, która po uruchomieniu tworzyła śmiertelną pułapkę. Co o tym myślicie? Kto i dlaczego zostawił taką pułapkę w opuszczonym domu? Ostatnie nagranie pochodzi od użytkowniczki TikToka, Sari Manuis, która udostępniła nagranie z kamerki w drzwiach.
krótkim nagraniu widzimy kobietę, która dość szybko biegnie do drzwi, a tuż za nią możemy zobaczyć cienistą postać, która po sekundzie rozpływa się w powietrzu.